Witamy w świecie Daczy. Nazywam się Mariusz Rata i po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następną produkcję. Dzisiaj pokażemy Dacia Duster w wersji specjalnej SL Extreme. O wersji tej dowiedzieliśmy się na jesieni 2021 roku. To były takie nieoficjalne doniesienia internetowe, że w Rumunii zacznie się produkcja takiejże wersji. Zostały pokazane pierwsze zdjęcia i oczy wyszły nam na wierzch. Rozdzwoniły się telefony. Panie Mariuszu, panie Maćku, czy ta wersja będzie sprzedawana w Polsce? Więc my wzięliśmy swoje telefony i dzwonimy do centrali. Okazuje się, że niekoniecznie wersja SL Extreme będzie produkowana wyłącznie na rynek rumuński. Temat upadł, kilka osób się obraziło, że nie chcemy sprzedać. I któregoś dnia w grudniu pojawiły się cenniki, w cennikach wersja Extreme. Ho, 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 możemy sprzedawać. I otóż ona jest. Wersja Extreme dotarła do nas w marcu 2022 roku. Zaczęliśmy ją sprzedawać już w grudniu. Już wtedy wielu Was zdecydowało się na zakup tej wersji wyposażenia. Wygląda bardzo fajnie, bardzo specyficznie i agresywnie. Zaraz pokażemy szczegóły. I pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, to kolor. Szary Urban. Kolor nowy, specjalnie do tej wersji, akrylowy. Szary Urban nazywa się podobnie, tak jak kiedyś nazywał się kolor metalizowany, również szary Urban. Myślałem, że to ten. Dopóki nie stanął ten samochód u nas na placu, jest zupełnie inny. Nieco jaśniejszy kolor akrylowy. To od razu rzuca się w oczy. Drugą rzeczą, na którą na pewno zwrócimy uwagę, są to felgi aluminiowe. Felgi o tej samej nazwie, Tergan, 17-calowe. Są dostępne wyłącznie w wersji Extreme, ale będzie można je dokupić na akcesoriach. No niestety koszt zakupu takiej alufelgi na tą chwilę to jest około 600 zł netto, także nie będzie tanio. Aczkolwiek może warto doinwestować, bo naprawdę bardzo fajnie wyglądają. No i tego typu felgi są w tej chwili na topie. Co więcej, od razu zwracamy uwagę na pomarańczowe wstawki kolorystyczne na grillu. Pojawią się one również na obudowie lusterek. To nie jest kierunkowskaz, to jest tylko element stylistyczny. Kolorystyczne akcenty znajdziemy również z tyłu auta. Spójrzcie, napis Duster jest również w kolorze pomarańczowym, z szarością nadwozia, z ciemnograficzną blendą, tworzą mocny kontrast. Jest widoczne z daleka i dosyć wyraźnie. Również napis pomarańczowy Duster znajdziemy na relingach. Kolorystyczne te akcenty mają takie wzbudzać emocje outdoorowe, czyli że samochód jest bardziej terenowo-szutrowy niż miejski. Zaglądając do wnętrza tej wersji, również dostrzegamy pomarańczowe elementy. Znajdziemy je oczywiście na nawiewach, klimatyzacji, nawiewów, na klamkach, podłokietniku drzwi. Pomarańczowa nić, na ten podłokietnik jest ze skórki ekologicznej, ale oczywiście, również tutaj, Maciek podpowiada, fotele. Kształt jest ten sam, ale same materiały obicia są zupełnie inne niż w każdych innych wersjach. Mamy tutaj skórę ekologiczną z pomarańczową nicią. Mamy tutaj materiałowy środek siedziska oraz oparcia oraz wytłoczony napis Duster. Mógłby być pomarańczowy, chociaż dużo tego pomarańczu jest również w środku. Jest on niby dyskretny, ale widoczny. Mógłby być również pomarańczowy. Podłokietnik fabryczny ze schowkiem, z przesuwaną częścią podłokietnika i również pomarańczowa nić. Sama wersja Extreme, jako najwyższa wersja wyposażenia dostępna w tej chwili, ma w zasadzie wszystko, co jest dostępne w gamie wyposażenia dodatkowego Daci. Mówię o klimatyzacji automatycznej, mówię o kartach hands-free do bezdotykowego otwarcia oraz zamknięcia auta i mówię tutaj o systemie multi-view camera, czyli systemie czterech kamer. Możemy na postoju samodzielnie wybudzić te kamery tym przyciskiem i wybrać kamerę, widok której chcemy
widzieć na wyświetlaczu. Oczywiście po włożeniu biegu wstecznego kamera tylna i czujniki cofania automatycznie się włączą. Przy parkowaniu przód-tył, przy zmianie biegów, kamera tylna i przednia na zmianę będą się pokazywały na tym wyświetlaczu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to o czym kiedyś mówiliście, ustawienia. Już mamy nawigację. W najnowszych systemach tutaj już mamy właściwą nazwę funkcji, aplikacji, już mamy tutaj nawigację. Wersja Extreme jest wersją limitowaną, w związku z tym nie będzie też bardzo długo produkowana. Prawdopodobnie produkcja tej wersji zakończy się w październiku 2022 roku. Biorąc pod uwagę aktualną rzeczywistość oraz długie terminy dostawy, jeżeli chcielibyście odebrać taki samochód za pół roku, trzeba go w tej chwili zamówić. Dostępność jednak jest mocno ograniczona i nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze bardziej ograniczona, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na wschodzie Europy. Także jeżeli chcecie, zamawiajcie już teraz. Terminy dostawy i tak są czerwiec, lipiec. Za chwilę będziemy sprzedawali te samochody sierpień, wrzesień, październik. Niestety taka jest rzeczywistość. Nie ma tak dużo samochodów, jakbyśmy chcieli. Zapraszam do kontaktu z nami. Jeżeli chcecie kupić takie auto, polecam siebie, polecam Maćka. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Nasze numery telefonów za chwilę się pojawią. Adresy e-mail. Kontaktujcie się z nami jakkolwiek chcecie. Polecamy się jako handlowcy. Życzę dużo zdrowia, spokoju i do zobaczenia w następnych odcinkach.